tutaj pod tą werandą są pieniądze, które trzeba wygrzebać. Nie, pewnie teraz towara nie ma. Bo ja widzę, że wszystko było malowane, więc to było. Złote pierścienie. Nawet jakiś tam pierścionek było, komuś wpadł, kolczyk i tam i tak dalej. Wszystko było malowane, więc tutaj było tam obejrzane. No tak, to. No, to tak. Jestem przy wjeździe, bo pojedziemy przez Jołkę. Teraz też rozciąganie dziadka, tak? Rozciąganie dziadka, dawaj. Daniel, pamiętasz? Ja, to... Silwiś. Rozciąganie dziadka jest genialne. Opowieść! Opowieść klauna. A u mnie w domu sny się sprawdzają. Jak się komuś śni wynalazek, zaraz wszyscy przystępują do dzieła. Ostatni sen pod tytułem Rozciąganie dziadka wymagał trochę pomysłowości. Dziadek się zesechł, przypominał już taki więcej szpilcowany sweter, ale znowu nie aż tak sztywny, żeby nie można było czegoś zrobić. Dziadka rozciągała cała rodzina, i dzieci, i wnukowie, i uciechy było co niemiara. Bo dziadek wychodził sprawniejszy na ukos i trzeba było wielokrotnie porównywać ręce i nogi. Najmniejszy wnuk uwiesił się nawet na dziadkowym siurku i dyndał się. Póki babka nie otaksowała, wystarczy. Początkowo dziadek protestował, chciał uciekać w świat, krzyczał, że jest kombatantem czy kolaborantem. Nikt już na to nie zważał. Ale jak dziadek poczuł pierwsze prądy, sam przyznał, że niepotrzebnie wystawiał się na działanie czasu. Naszą babkę z rozpędu zamierzaliśmy rozwalcować, ale otrzymaliśmy temat cerujący Bóg. Bóg jako wynalazca człowieka naprawiał go sam. Odnośny sen w jednym zdaniu. Ulicami jeździł opancerzony samochód z napisem Pan Bóg. W środku sam właściciel, który wypuszczał wiązki promieni na miejsca wymagające zacerowania. A to na łokieć, a to pod żebro i zaciągał. Samochód się powoli posuwał, uzdrowiciel się zżymał, miejsca zaciągało. Globalnie to syzyfowa praca, chyba że i wtedy zobaczyliśmy setki, tysiące takich samochodów krążących ulicami świata. Jednego uzdrowią, innego potrącą, jak to na ziemi. Wieloosobowy Bóg patrzy, a babka, stara handlara podrabianymi jajkami, podchodzi tłuszczem. Widocznie nie wszystko podlega. No, fajnie.